realpolish.pl, your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl. Cześć moi drodzy, witajcie, witam was bardzo serdecznie, tym razem witam nie tylko sprzed mikrofonu, ale również sprzed kamery. Jeśli macie chęć, to wejdźcie na stronę Real Polish, to również będziecie mogli obejrzeć, nie tylko posłuchać, będziecie mogli również obejrzeć ten podcast, bo to będzie wideo podcast. Tym razem spotkam się z Timem, mam nadzieję, że wszystko się uda, że się spotkamy, że mój komputer nie rozpuści się, ponieważ jest w Warszawie strasznie, strasznie gorąco. Za oknem, tam, z tej strony powinienem pokazać, tam jest ponad 30 stopni. Jest teraz 15 po południu, dochodzi i... czyli trzecia po południu, 15 zawsze jest po południu, prawda? I jest bardzo, bardzo gorąco, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Dlatego robimy wideo podcast, żebyście mogli obejrzeć nas, zobaczyć podczas rozmowy. Za chwilę, mam nadzieję, uda nam się połączyć z Timem. Tim jest z Nowego Jorku. I kiedyś dostałem od niego taką fajną czapkę. Yankees z Nowego Jorku. Nie tylko tę. W Nowym Jorku jest chyba więcej drużyn, bo również... A nie, ta nie jest od Tima. Ta jest z Florydy, od Józefa. Od Józka z Florydy. Wielkie dzięki. Od Tima jest ta. Giganci z Nowego Jorku. Giganci z Nowego Jorku mają takie logo. Też bardzo fajna czapka. Ale nie będę siedział w czapkach, bo jest za gorąco. Jest naprawdę zbyt gorąco, żeby siedzieć w czapce. Szczególnie w domu. Wiele pamiątek mam od was. Tim kiedyś przysłał mi. Mam takie pudełeczko, w którym trzymam sobie te pamiątki. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Jest taki liścik mały. Piotr. Zobaczmy, co to jest. Czekając na Tima, mamy trochę czasu. To jest liścik od Filipa. To jest liścik od Filipa z Nowego Jorku, napisany po polsku. O, to jest od Tymona. To jest od Tymona. Tymon jest policjantem w Nowym Jorku i przysłał mi prawdziwą plakietkę, którą noszą policjanci na rękawie. Mam tu dużo pamiątek od was. Kartki świąteczne. Ta jest z Niemiec. Nie, z Irlandii, od Harego. Magdalena z Austrii i Harry z Irlandii. To była taka świetna para, która miała zamiar mieszkać w Polsce. A, to jest z wizyty, z urodzin w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Świetne, świetne spotkanie od Henryka z Brazylii i tak dalej, mnóstwo pamiątek od was, które dostałem. Teraz miło mi to przypominać. O, to jest też od Tymona. To jest też od Tymona z Nowego Jorku. Wiele, wiele pamiątek. 100 lat Stanów Zjednoczonych. Ta jest z Wysp Kanaryjskich. Okej, rozgadałem się trochę, żebyśmy nie przegapili. Bo Tymon możliwe, że już się do nas chce podłączyć, ale nie. Chyba powinno pokazać się tutaj w tym okienku. I będę mógł
skończyć Tymona jeszcze 6 minut, także zobaczmy, co jeszcze w moim pudełku z różnościami, które dostałem od was. Tutaj mam nawet wizytówkę przyjaciela właśnie z ambasady Stanów Zjednoczonych. Wiele, wiele pamiątek od Szlomo z Izraela. Zobaczcie, jakie litery. Kto potrafi czytać, ten może przeczytać litery. Takie, których tu w Europie się nie używa. Thank you, thank you. Zobaczmy, co tutaj jest. Taka kartka. Okej, kończymy już oglądanie. To jest od Jasona. To jest od Jasona. Jason jest również ze Stanów i mieszka w Kansas. Po polsku oczywiście jest wszystko napisane po polsku. Jason doskonale mówi po polsku. Tymoteusz, tak jak się przekonacie za chwilę, również doskonale mówi po polsku. Już kiedyś z nim rozmawiałem. To było w 2016 roku, czyli 5 lat temu. Jeśli poszukacie podcast 274, to znajdziecie właśnie naszą rozmowę. Będziecie mogli zobaczyć, czy Tymon zrobił postępy. Czy mówi lepiej po polsku, a może gorzej? Przekonamy się, zobaczymy. Zobaczymy, co u niego słychać. Mam nadzieję, że za chwilę się z nami połączy. W takim razie czekamy na Tymona. Nie chcę już nic rozłączać, przełączać, żeby się nie zepsuło, żeby, broń Boże, nagrywanie nie przerwało się. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję, sprawdzam jeszcze 3 minuty. Za 3 minuty spotkamy się z Timem, mam nadzieję, ale dzięki magii edycji wideo te 3 minuty będzie można znacznie, znacznie przyspieszyć. Nie martwcie się, nie będziecie musieli czekać bezczynnie przez 3 minuty. Myślę, że uda nam się to przyspieszyć później, kiedy będę edytował wideo. Jest naprawdę gorąco. Dodatkowo mam jeszcze tutaj lampę, więc jest jeszcze cieplej. Myślę, że nie słyszycie, ale Joby śpi za mną na podłodze. Ona zawsze musi być tam, gdzie robię podcast. Ona chyba też słucha. Lubi słuchać. Myślę, że to ją usypia. Myślę, że ją to usypia, bo od razu kładzie się na podłodze i śpi. Czasami słychać jej chrapanie podczas podcastów, ale teraz chrapie bardzo cichutko. Więc myślę, że nie słyszycie, jak chrapie. Oby tylko udało się nasze połączenie. Zawsze są te emocje. Jeszcze 2 minuty. Kiedy zaczynam robić dla was webinar, cośkolwiek na żywo, wtedy zawsze są emocje o wiele większe niż kiedy nagrywam zwyczajny podcast po prostu. Kiedy nagrywam podcast, zawsze myślę sobie, jeśli coś się zepsuje, nie ma problemu, można nagrać jeszcze raz. Ale kiedy coś jest na żywo, już tego nie można odwrócić. Już tego nie można odwrócić i dlatego emocje są większe. Dlatego emocje są większe. Czekamy na Tymona. Mam nadzieję, że za chwilkę będzie z nami. Już tylko minuta. Już tylko minuta. Nie wiem, która godzina jest u Tymona w Nowym Jorku. Zapytamy go, zapytamy go. Czy jest rano, czy wieczór? Chyba rano, chyba rano. Wszystko jest najpierw u nas tutaj, na wschodzie,
a dopiero później na zachodzie, a Stany Zjednoczone są na zachód od Polski. Dlatego myślę, że tam jest wcześniej niż u nas. Musi być wcześniej. Dymon, pojaw się nam tutaj. Chcemy już, żeby to się zaczęło. Nie chcemy już tych emocji. Chcemy, żeby już nasza rozmowa się zaczęła i żebyśmy byli pewni, że wszystko działa. Mam nadzieję, że tak jest. Poczekamy jeszcze chwilę. Wybiła 15 i myślę, że Tymon za chwilę powinien pojawić się na tej liście. Oby program Zoom, którego używam, nas nie oszukał. Mam nadzieję, że wysłałem mu odpowiednie zaproszenie i tak dalej, i tak dalej. Wiele jest możliwości pomyłki, ponieważ tu w programie Zoom są różne hasła, zaproszenia i tak. To nie jest takie proste, to nie jest tak jak zadzwonić po prostu przez telefon. No jest dużo bardziej skomplikowane, niż by się wydawało. Ale raz nam udało się, kiedy rozmawialiśmy prywatnie, poza kamerami, i mam nadzieję, że również teraz się uda. Jedyne, czego nie jestem pewny, czy wszystko zrobiłem tak samo jak wtedy. Jest Tymon, jest Tymon. Pozwalamy oczywiście mu podłączyć się do nas. Cześć Tymon, cześć, bardzo się cieszę. Myślę, że działa wszystko. Byłem trochę w emocjach, nie wiedziałem, czy działa wszystko, ale wydaje mi się, że tak, bo cię widzę. No ja też, bo dopiero kupiłem nowy mikrofon, to nie wiem, czy działa. Słyszysz mnie? Słyszę cię doskonale, słyszę cię doskonale. Świetnie, bardzo się cieszę. O, ja również. Nie wiem, czy mogę powiększyć swój obrazek. Jestem taki malutki, a ty jesteś duży, ale to chyba dobrze. No, to chyba dobrze. Tutaj, to... Tak? No właśnie. Nie wiem, jak to się dzieje. Okej, co u ciebie słychać? Która godzina u ciebie? Czy to jest ranek, tak myślę? Tak, 9 rano. U nas jest 15 i jest piekielnie gorąco. W Warszawie jest ponad 30 stopni. Jak jest w Nowym Jorku? Mniej więcej 75-80 to Fahrenheita. Nie jestem pewien. Czyli będzie trochę mniej chyba niż u nas. Myślę, że około 87 to będzie 30. Pewnie 27. Podobnie jak u nas. Skoro rano jest tak ciepło, to myślę, że później będzie też gorąco. No. Ale przynajmniej tutaj nie jest wilgotno. To jest najgorsze, kiedy jest gorąco i wilgotno. U nas jest sucho też, ale jak wychodzisz na dwór, to jakby suszarka. Wiatr jest jak z suszarki. Naprawdę jest gorąco i były nawet ostrzeżenia dla ludzi, żeby uważali. Żeby pozostać w domu? Zostać w domu, tak jak w czasie wirusa. Już teraz nie będziemy mogli nigdy wychodzić. To jest chyba ich plan. To jest plan. Albo słońce otwierają na maksa, albo puszczają wirusa. To widzisz, że ty masz jakieś teoria spiskowa. Tak. I siedzimy w domu wtedy grzecznie. Kiedy ludzie siedzą w domu, ty masz mało roboty, wydaje mi się. Czy tak nie jest? Może być, ale może nie, bo potem rodziny się kłócą ze sobą i są takie wyzwania. Rozumiem, bo dla wyjaśnienia pokazywałem przed chwilą słuchaczom, zanim zacząłem, plakietkę, którą dostałem od ciebie. Wielkie nawet dzięki. Nie pamiętam, ile to było lat temu. To było 5 lat temu. Sprawdziłem to, było w 2016 roku. Jak ten czas leci. W takim razie, ile już uczysz się polskiego?
Skoro... Mniej więcej 9 lat. 9 lat. Coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, kiedy zacząłem, ale coś takiego. Już teraz mówisz normalnie jak Polak, więc... To... Chciałbym. Chyba jeszcze nie jestem na tym poziomie, ale... Ale może kiedyś. Nie, myślę, że ten... Płynność mówienia jest absolutnie całkowita. Można usłyszeć oczywiście, że jest trochę inny akcent, ale słowa, które używasz, są takimi samymi słowami, jakich ja bym używał, zdania, które mówisz, wszystko jest idealnie. No staram się, chyba jestem już na tym poziomie, gdzie chciałbym poprawić swój akcent, to teraz poświęcam dużo, dużo czasu z tym. A akcent nie jest najważniejszy. Ja myślę, że jeśli trochę słychać obcy akcent, to jest jeszcze fajniej, ponieważ my, nie wiem jak ty z angielskim, może jesteś przyzwyczajony do tego, że różni ludzie z całego świata mówią po angielsku, ale kiedy my Polacy słyszymy, że ktoś mówi trochę z akcentem, wtedy nam się to bardzo podoba, bo jest inna trochę może melodia i wiemy, że ten ktoś zrobił ogromny wysiłek, żeby nauczyć się polskiego. I myślę... Ale najważniejsze jest, żeby być zrozumiany, bo tak. Na przykład nawet dla mnie, ja jestem ze Stanów oczywiście, jak jakiś Anglik na przykład mówi po angielsku, czasami ja nawet nie rozumiem, bo jest taka różnica między dialektami, można powiedzieć. Nie wiem, czy to jest zauważane jako dialekt, czy po prostu akcent, ale czasami jest taka trudność. O, teraz zrobiłem tak, że jesteśmy obaj równi. W angielskim są dialekty tak różne, że rzeczywiście jest to niesamowite. Język polski chyba nie ma. Czy spotkałeś coś takiego, takich Polaków, ale... których nie mogłeś zrozumieć? Nie, że nie mogłbym zrozumieć, ale chyba musiałbym jakoś bardziej starać się, na przykład na Śląsku. Ale nie wiem, czy to chodzi o akcent, czy po prostu o słownictwo, bo używają różnych słów. Mają trochę inny akcent, ale rzeczywiście używają innych słów. Na Śląsku jest gwara śląska i dużo słów pochodzi z języka niemieckiego właśnie tam. Nie wiem, czy byłeś kiedyś na Kaszubach? Na Kaszubach? Na północy. Nie. Tam ludzie mówią po kaszubsku, ale jak? Kiedy byłem tam, nikt nie mówił po kaszubsku, nikt. Może oni uczą się w szkole, może rozmawiają w domu, ale na ulicy nie. Wszyscy mówią normalnie po polsku, tak jak my. Ale jeżeli dobrze pamiętam, język kaszubski to jest język na przykład, to nie jest dialekt języka polskiego. Niektórzy językoznawcy uważają, że to jest osobny język. Niektórzy uważają, że to jest dialekt. Także trudno mi coś powiedzieć na ten temat, bo nawet między fachowcami jest spór. Ale myślę, że może to jest język, może to jest język, jest dosyć różny. A liczba mówiących jest chyba w jakieś 200 tysięcy. Tak, nie jest bardzo dużo, niewielu, naprawdę niewielu. I do tego właśnie nie używają na co dzień. Na co dzień mówią po polsku, myślę. Że owszem, można zdawać na przykład egzamin dojrzałości w języku kaszubskim. Jest taka możliwość właśnie, żeby młodzież zdawała egzaminy w języku kaszubskim, żeby uczyli się w języku kaszubskim. Także to jest zawsze jest ta kwestia, czy opłaca się. Czy opłaca się? No tak, tak, tak. No tak, jeśli jest 200 tysięcy tylko ludzi. Myślę, że oni to robią po to, żeby podtrzymać język, żeby to było... Kultura. Tak, tak. Tradycja po prostu, żeby mówili tak jak ich dziadkowie na przykład. No ma sens. No właśnie, ty masz dziadków z Polski, prawda? Pradziadków. Pradziadków. No, przepraszam, prapradziadków. Prapradziadków. Jak ten czas leci. Oni przyjeżdżali tutaj do Stanów na końcu XIX wieku. A wiesz z jakiego miejsca pochodzą? Z Poznania. Z Poznania. Aha. Czyli bardziej z zachodu Polski. Myślę, że w tamtych czasach to był zupełny zachód Polski i to były chyba czasów zaborów, tak myślę.
Musiały to być czasy zaborów. Nie pamiętam w którym roku, ale ja myślę, że mój pradziadek i praprababcia przyjeżdżali tutaj w 1890. Czyli to są zdecydowanie XIX wiek, czyli czasy zaborów. Tak. Wtedy była dosyć duża emigracja, ludzie uciekali, ponieważ tu się naprawdę ciężko żyło. Ciężko się żyło. Ale ta cała sytuacja językowa jest ciekawa, bo na przykład moja prababcia tutaj się urodziła, ale mówiła płynnie po polsku, bo oni utrzymali ten język, ta kultura, ale było coraz mniej. Babcia troszkę mówiła po polsku, zrozumiała, mama nic. A oczywiście ja bardzo, bardzo mało wiedziałem. Aha, ale teraz podtrzymujesz tradycję i uczysz się polskiego. Doskonale. Żeby byli ze mnie dumni. Aha. No właśnie, ale ostatnio wielki sukces. Opowiesz o tym? Otrzymałem kartę Polaka jakiś miesiąc temu. No właśnie, gratulacje. Jako drugi Polak w Nowym Jorku. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że ja jestem tylko drugą osobą, która otrzymała kartę Polaka w Nowym Jorku. Chciałbym poznać tą pierwszą osobą, bo ja jestem bardzo ciekawy z jego historii. No właśnie, może nas słucha, ciekawe. No, może. To by było ciekawie. Ale dla mnie to był zaszczyt, bo to był mój cel już od dawna. Ale trzeba było gromadzić te dokumenty rodzinne i to wszystko. Właśnie, przy okazji to było świetne poznanie rodziny, prawda? Bo musiałeś zdobyć dokumenty. Właśnie. Dzięki Bogu mój ojciec bardzo, bardzo mi pomógł, bo on się interesuje tym, historię własnej rodziny, rodzinę mojej matki. To. Ale twój ojciec również pochodzi z Polski? Nie, z Irlandii. Nie. A, z Irlandii. Czyli on zbiera korzenie, dokumentację z Irlandii i pomógł ci również z dokumentami z Polski. Doskonale. Tak, on nawet współpracował z firmą w Poznaniu, nazywa się The Poznań Project. I oni pomagają ludziom po prostu znaleźć te dokumenty ze swojej rodziny w Poznaniu. Z tamtego wieku, chyba z XIX wieku. I nawet wcześniej on zdobył jakieś dokumenty z XVIII wieku z naszej rodziny. Wow, to jest ciekawe. Można znaleźć różne bilety na statek i tak dalej. Tak, można dowiedzieć się, którego dnia dokładnie przyjechali. To jest niesamowite. Akt małżeństwa, ślubu, urodzenia, tak, różne dokumenty znalazł. Wow, to świetne. I to nawet ja, będąc tutaj w Polsce, nie mam tak dobrej dokumentacji, myślę, mojej rodziny. Jest bardzo ciekawe, bo wiele z tych dokumentów było z kościoła, a nie ze rządu. Kościół tak. W kościele są akty małżeństwa, akty zgonu, akty urodzenia i tak dalej. Tak. Jest. Łatwiej nawet. Teraz już rządy mają również dokumentację, ale w tamtych czasach rzeczywiście było tak, że. Wiadomo, było te wojny, bardzo dużo rzeczy zostały zniszczone. To... No jasne. Ja się dziwię, że w ogóle mój ojciec coś znalazł. Powiem ci szczerze. A twoja żona pochodzi z Polski, tak? Polski, czy urodziła się w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych? Nie, w Polsce się urodziła. Ona przyjechała tutaj mając 16 lat. Aha, i spotkaliście się w Stanach, w Nowym Jorku. W pracy. Aha, świetnie. No. Czyli nie wiedziałeś od razu, że ona jest z Polski? No, wiedziałem. Wiedziałeś? Miała polskie nazwisko i chyba dlatego też, że zakochałem się w nią. Świetnie. Czyli interesowałeś się już Polską wcześniej, zanim poznałeś swoją żonę? Interesowałem się Polską, ale chyba nie miałem tej okazji po prostu się uczyć polskiego, przynajmniej nie do tego stopnia. Nie uczyłeś się polskiego wcześniej? Zanim poznałeś. Nie za bardzo, nie. Parę słów znałem, jak dzień dobry, kocham cię. Dziękuję. Dziękuję, takie proste rzeczy.
ale po prostu nie miałem tej okazji. Ja potem poznałem Mileno i rozmawialiśmy o tym, że bardzo chciałabym się uczyć polskiego. I ona mi obiecała, że mi pomaga i zaczęliśmy rozmawiać ze sobą po polsku. Pamiętam, że na samym początku było wiele nieporozumienia, jak, co ty powiedziałeś? Nie, ja nie rozumiem. Ale powoli, wiesz, dochodziłem do tego stopnia, że rozumiałem prawie wszystko i zacząłem więcej mówić po polsku. Ale kiedy zaczynaliście, to było tak, że to była, nie wiem, jakaś sesja i mówiliście, okej, godzinę rozmawiamy po polsku, czy nie? Czy cały czas, kiedy tylko się da? Cały czas, ale oczywiście, gdybym coś nie zrozumiał... To tłumaczenie. Tak, ale potem była ta powtórka. Muszę się przyznać, że ona z zawodu nie jest nauczycielką, ale ona była świetną nauczycielką. No, myślę, że to jest dzięki niej po prostu, ten cały początek. Tak. Najtrudniejsza rzecz. I właśnie to mi się bardzo podoba, że robiliście to cały dzień, że... Jakby nie oddzielaliście życia angielskiego i polskiego, tylko... Wydaje mi się, że taka metoda nie byłaby za skuteczna, bo zawsze można by było używać języka angielskiego, a potem nie mogłbym przejść przez ten trudny okres językowy. Trwałoby to dłużej. To byłoby łatwiejsze, bo ty zawsze wiedziałbyś, że... mogę powiedzieć to po angielsku. Nie muszę się wysilać. Nie muszę się męczyć. Tak, ale trzeba się męczyć. Trzeba. Żeby mózg troszkę się rozwijał i zrozumiał, okej, to nowe słowo i następnym razem mógłbym powiedzieć po polsku. Jak to ludzie mówią teraz, różni coache, nauczyciele, że trzeba wyjść ze strefy komfortu. To jest właśnie dokładnie to samo. To prawda. To był dla mnie mój pierwszy raz w Polsce. Wszyscy wiedzieli już z rodziny Milena, że mówiłem troszkę po polsku, zrozumiałem troszkę po polsku, ale czasami pamiętam, że ja byłem w takich rozmowach i bardzo mało zrozumiałem. I tak jakbym był na inne planecie. Byłem po prostu troszkę zgubiony. Ale ja myślę, że takie momenty nawet bardziej mnie zmotywowali, żeby się uczyć więcej. Ja chciałem po prostu wszystko wchłaniać i ja chciałem wszystko wiedzieć. Co to za słowo? Co to znaczy? Potem bym napisał na kartce papieru, bym popatrzył na w słowniku, okej, co to znaczy po polsku, po angielsku, okej, zrozumiem. Masz dużą motywację i myślę, że to bardzo pomaga, że po prostu chcesz. Jeśli ktoś czegoś chce, to zawsze może. Czy będzie to trwało krócej, czy dłużej, nieważne. Że jeśli... Dla mnie ta droga jest zabawna. Sprawia mi przyjemność po prostu, bo ja widzę, co raz, nie wiem, jak to opisać, ale jak mam jakiś postęp, ja się czuję zadowolony ze sobą, że okej, ciężko pracowałem i opłacało się. Dokładnie. To jest właśnie to, że jeżeli lubimy coś robić, to nas to nie męczy, bo to jest przyjemne. No właśnie. I przy okazji się uczymy. Jakby to nie jest nasz cel. Nasz cel jest, żeby bawić się tym, bawić się językiem, uczyć, słuchać, oglądać filmy, bo to jest zabawne. I nagle okazuje się, że przy okazji, ojej, nauczyłem się po polsku. No tak. To teraz jeszcze skupiam na to, że chciałbym pomagać innym, którzy robią to samo, co ja zrobiłem, czy robię jeszcze. A jak słychać, ja nie mówię perfekcyjnie po polsku, ale ja myślę, że mogłem skomunikować się. I ja chciałbym pomagać Amerykanom albo po prostu anglojęzycznym, żeby oni też mogli mieć sukces i zawsze mogłyby na mnie liczyć jako motywacja, jako pomoc. Jako mentor na przykład. Świetnie. A jaki masz pomysł na to? Jak chciałbyś to zrobić? To chciałbym, ja wiem, że to może brzmi troszkę szalone, ale chciałbym dać darmowe lekcje polskie. Ja nie wiem, jak lekcje z gramatyką, czy po prostu z podręcznika, po prostu gadanie ze mną. I ja myślę, że jeżeli ktoś słyszy moją historię,
oni mogliby rozumieć, że to jest możliwe. Mhm. 9 lat temu strasznie mało mówiłem po polsku. I że jeżeli oni poświęcają troszkę czasu, nie? Mm-hmm. Dużo czasu mm-hmm. i siły, oni też mogą mieć sukces i być częścią naszego społeczeństwa. Zdecydowanie, tak jest. A myślisz, że jest dużo osób, które chcą uczyć się polskiego w Nowym Jorku? Ja myślę, że tak. Ale chyba nie są w tej samej sytuacji, w której ja byłem. Mm-hmm. Na przykład jest dużo społeczeństwo polskie tutaj w Nowym Jorku, Polonia, a ci, którzy się uczą polskiego tutaj, przeważnie są Polakami, czyli rodzice są prosto z Polski i chodzą do polskiej szkoły językowej w sobotne, tak, mm-hmm. tak jest tutaj przeważnie. Ale też się identyfikują jako Amerykanie mm-hmm. z polskiego pochodzenia. Ale niektórzy z tych bardzo się zaangażują i chcą mówić po polsku po prostu. Jest taka dziwna sytuacja czy dynamika tutaj, że nawet w polskiej szkole widać, że jedna grupa gada cały czas po angielsku, a druga po polsku. Aha, no tak. Czasami jest tak, że te dzieci nie bardzo chcą, bardziej chcą ich rodzice, mm-hmm. niż same dzieci. Tak, aby utrzymać ta kultura i ten język. Ja to bardzo wspieram. Mm-hmm. To parę lat temu zacząłem też współpracować z Polską Szkołą Językową Sobotną mm-hmm. tutaj w Nowym Jorku. Aha. Finansowo i po prostu, żeby pomagać im z czymkolwiek, bo ja myślę, że to jest bardzo ważne. Jaka to jest szkoła? Jak się nazywa? Polska Szkoła Dokształcająca w imieniu Jacego Paderewskiego. Aha. Nowym Jorku. Ignacego Paderewskiego. Tak. Ja bardzo żałuję, że ja nie miałem takiego doświadczenia, kiedy ja się wychowałem. Nie Aha. miałem takiej okazji chodzić do szkoły. I się obawiam, że te szkoły coraz mają mniejszą ilość ludzi, którzy tam chodzą, mm-hmm. to bardzo chciałbym to wspierać, żeby ta szkoła się rozwijała i zrobić to, co mogę. Świetnie. Myślę, że są naprawdę szczęśliwi, że mają takiego wspierającego człowieka w tobie, że pomagasz im. Mam nadzieję, im. Że tak. Myślę, że naprawdę jest to coś niespotykanego, bo że z reguły młodzi ludzie nie czują tak dużego związku z tym, gdzie mieszkali ich dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej. Oni żyją tu i teraz. Oni potrzebują język angielski i język polski nie. Dopiero po pewnym czasie, kiedy dorosną, coś zaczyna. Zgadzam się z tobą, że prędzej czy później będą chcieli albo mówić po polsku na przykład, albo po prostu znaleźć ta historia swojej rodziny. Człowiek młody jeszcze jest skoncentrowany z reguły na tym, co dzieje się teraz. I dopiero później przychodzą pewne przemyślenia i zaczynasz się interesować. Ale to jest dobre, bo wtedy robisz to właśnie z chęci. A kiedy zmusza się kogoś, no to z reguły to się nie udaje. Ja myślę, że ta szkoła, ta wiedza językowa, to całe doświadczenie w szkole jest dobrym fundamentem dla nich. Mm-hmm. Może nie doceniają teraz, tak jak dopiero powiedziałeś. O, właśnie. Mm-hmm. Ale kiedyś będą. Mm-hmm. To mm-hmm. ja myślę, że to jest bardzo ważne dla rodziców i dla szkoły i dla wszystkich, żeby to wspierać, mm-hmm. nawet jeżeli oni tego nie doceniają w tym momencie. Mm-hmm. Ważne jest, żeby ich nie zniechęcić za bardzo, ale też, żeby jakieś ziarenko zasiać, jak to właśnie. Mówimy. No, tak jak w Biblii. Jak w Biblii. I później to ziarenko będzie kiełkować i kiedyś być może oni powrócą i myślami do tego czasu i pomyślą, to może nie było takie głupie, że ja chodziłem do tej szkoły w sobotę, traciłem 2 godziny zamiast jeździć na deskorolce z kolegami i siedziałem i słuchałem jakichś historii po polsku. Tak.
2 godzinki to też mało, mało czasu. Oczywiście. Ale dla dzieci na to... na cały tydzień to jest zdecydowanie za mało, żeby się czegoś nauczyć, ale żeby to ziarenko zasiać, być może jest to już coś. Wystarczy, tak. Myślę, że to już jest coś. Zawsze coś zostaje, zawsze coś zostaje. Tylko żeby nie na siłę, jeśli już ktoś zapiera się rękami i nogami, nie pójdę do tej szkoły więcej, ale myślę, że tak nie jest. Myślę, że w takiej szkole dzieją się sympatyczne rzeczy i że oni chcą przychodzić w sumie. Tak, tak. Nauczycieli tej szkoły są piękne, oni są naprawdę wspaniale i te aktywności, które mają dla dzieci, są przepiękne. Oni w tym roku na przykład oni mieli jakaś konkurencja dla rocznicy Konstytucji Polskiej i dzieci zrobili takie piękne obrazy i napisali historię o Konstytucji Polskiej i widać, że dzieci bardzo się cieszyli tym. To jest fajne. Może kiedyś uda się jakaś współpraca z jakąś szkołą na przykład, gdzie dzieci uczą się angielskiego w Polsce i być może udałoby się, żeby komunikowali się ze sobą, żeby może kiedyś się odwiedzą. Może kiedyś będzie można znowu odwiedzać się już bez maseczek i wtedy będą mogli się poznać. Mam nadzieję, że wkrótce tak będzie. Ja również. Czy w Nowym Jorku ludzie chodzą jeszcze w maseczkach? Czy już można chodzić bez? No, są wymagane chyba jeszcze w sklepach. Aha. Na ulicach chyba nie za bardzo, ale tak samo, w sklepach. Tak samo u nas w sklepie, w każdym musisz być w maseczce i w autobusie, w komunikacji miejskiej też. No to też tutaj. No. Na szczęście po ulicy już nie. Bo przy tym upale 30 stopni, nie wiem, jakby to było. Och, byłoby bolesne. To byłoby bolesne. A propos upału, dzisiaj Polska gra z Hiszpanią i tam jest, w Sewilli, jest chłodniej niż w Warszawie. To niesamowite. W Andaluzji, żeby było chłodniej niż w Warszawie, to jest naprawdę rzadko spotykane. Ale czy oni są tam nad wodą? W Sewilla nie jest nad morzem, także tam potrafi być gorąco, ale jest szczęśliwie trochę chłodniej, 20 ileś stopni tylko, 25 chyba mówili w telewizji, także oczywiście nie mamy szansy wygrać, ale może chociaż będą w stanie dobiegać do końca meczu. No tak, ostatni mecz był troszkę rozczarowany. Ostatni, tak, ostatni ze Słowacją przegraliśmy, ale zdobyliśmy rekord, ponieważ był tam pierwszy gol samobójczy bramkarza na Mistrzostwach Europy. Nasz bramkarz strzelił. Nie wiem, czy mamy być dumni z tego. Możemy, zapisaliśmy się w historii. Niestety Polska ma coś w sobie takiego, że często przegrywamy i nie tylko na boisku, ale różne bitwy i tak dalej, ale później świętujemy te przegrane. Mamy pomniki różne przegranych bitew, także z tym nie mamy problemu. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Można na to patrzeć, że jesteśmy zawsze dumni być Polakami. Jesteśmy dumni, tak, to zdecydowanie. Nieważne. Zdecydowanie uważamy się za naród, który jest wybrany, najważniejszy i nieważne, wygramy czy przegramy, tak znaczy musiało być. No. Najważniejsze, że to jesteśmy my, Polacy. To jeszcze powiedz, zmieniło się w twoim życiu przez te 5 lat. To 2 lata temu zaręczyłem się z Mileną w Poznaniu, tam na Moście Miłości, tam nad Wartą. Taką kłódkę, czy przyczepiłeś taką kłódkę do mostu? Tak. Aha, aha, to jest zwyczaj. Zaczepiliśmy się kłódkę jakieś też 5 lat temu i powiedziała Milenia, ok, będziemy jeszcze raz w Poznaniu, chciałabym zobaczyć i sprawdzić, czy nasza kłódka dalej tam wisi. Ale oczywiście nie mogliśmy znaleźć, tam są 100 tysięcy kłódek. Za dużo.
to jak nagnęłem tam i powiedziałem, no szukam naszej kłódki, nie mogę znaleźć. A, czyli potem... to było znienacka, niespodzianka tak. dla Mileny. Tak. Aha. No, potem pokazałem jej obrączkę i zapytałem ją, czy ona wyjdzie za mnie. I braliście już ślub, czy na razie jesteście zaręczeni? Tak, braliśmy ślub. Braliście. W zeszłym roku mieliśmy ślub covidowy. Aha. Na podwórku, bo wszystko jeszcze tutaj było pozamykane. I to było w Ameryce? Tak, w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, aha. Tak. Tak. Wow, moje gratulacje. Dziękuję bardzo. A, świetnie, czyli 5 lat temu, kiedy rozmawialiśmy, jeszcze byłeś kawalerem. Tak. Ach, okej. Okay. Czy znałeś już wtedy Milenę, czy nie? Tak, tak. Już znałeś. No, byliśmy razem, tylko nie byliśmy narzeczeni. Nie byliście narzeczeni oficjalnie i nie byliście oczywiście małżeństwem. Tak. Ale ciekawa historia z tego jest, że pieszczonek był z Poznania. To był pieszczonek mojej prababci, która wręczyła prababci i potem mojej babci, potem mojej mamy. I jakieś 3 lata temu moja mama mi dała i mi odpowiadała ta cała historia, że ten pieszczonek jest polski, jest z Poznania. Wow. To ja już wtedy wiedziałem, okej, ja to zrobię. Dla kogo to będzie i jak to się wszystko ja odbędzie? Ja już wiedziałem oczywiście, dla kogo to będzie i ja już wiedziałem, że ja to zrobię w Poznaniu. Aha. To musiałem poczekać, dopóki miałem okazję Aj, pojechać świetnie. Do Poznania. Ale historia, niesamowite. Czy mogli być goście z Polski również na tym weselu? Niestety nie. Niestety Matka nie. Milena tutaj nie jest, oczywiście mieszka w Polsce i nie mogła tutaj przyjechać ze względu na pandemię. To nie. Jeszcze się nie spotkaliście z rodziną z Polski? Przez nie. cały czas? Od początku pandemii nie. Od początku pandemii, aha. Ale ty już się widziałeś z rodziną Mileny. Byłeś tu w Polsce? Tak, tak, wiele razy. Okay. 5 razy. Aha. I kiedy rozmawiacie, to my, teraz już nie masz żadnych problemów, ale na początku było trudno? Było trudno, ale zawsze miałem tego podręcznika. Przepraszam, słownik? Pośredniczka. A, pośrednika. Tak. Bo Milena zawsze mogłaby przetłumaczyć z polskiego do angielskiego, to nie było takie trudne. No tak. Oczywiście były takie wpadki. Pamiętasz jakąś? Nie jest łatwo pamiętać. Nie jest łatwo teraz, ale pamiętam, że oczywiście, że były i myślałem, że ktoś na przykład tak powiedział, ale powiedzieli... Odwrotnie. Aha. No właśnie, w języku polskim są te potrójne zaprzeczenia, podwójne i tak dalej. To jest dosyć dziwne i rzeczywiście czasami można zrozumieć odwrotnie. Na przykład, kiedy ja byłem dzieckiem i chodziłem do lekarza, na przykład, i lekarz pytał mnie, nie boli cię głowa? I ja odpowiadałem, że nie boli. Albo, że boli. Nie, odpowiadałem, boli. I on wtedy, bo ja myślałem, że powinien... Nie, czekaj, jak to było? Nie boli cię głowa? I ja mówiłem, tak. I on wtedy nie wiedział, czy mnie boli, czy nie boli. Coś takiego było. Zawsze było nieporozumienie. Ja myślę, że najtrudniejsze dla anglojęzycznych jest... te prefiksy, czy to prawnie powiedziałam po polsku, ale to na przykład jechać, pojechać, wjechać, wyjechać, dojechać, tak. przyjechać. Ale zajechać. Ja myślę, że jeżeli to ogarniesz, to wszystko się otwiera i wszystko może być zrozumiane. Aha. To jest tak samo jak po angielsku są te phrasal verbs. I też jest get out, get in, tam... I tak dalej. Tak, tak. Ale dla naszych anglojęzycznych mózgów to jest inne, bo po angielsku są 2 oddzielne słowa, ale po polsku wszystko jest razem w jednym słowie. Aha, to prawda. To ja myślę, że dlatego na samym początku to może być trudne, ale jeżeli ktoś to ogarnie, tak jak powiedziałem, to nie będą mieli żadnego problemu.
Ale te, to się nazywa przy, nie, przedimki? Przedimki chyba, czy tam prefiksy, nie, wszystko jedno. To są dosyć one regularne, także można się domyślić, jeśli jest za, albo do, albo wy, prawda? Mhm. Że jest to, zawsze dzieje się w jakimś kierunku, albo... Tak, jest jakiś ruch, jest na przykład jakiś wy, zjechać, czy jedziesz do czegoś, to szybka. Tak. Dlatego ja myślę, że ze swojego doświadczenia ja mogłem być bardzo pomocnym dla anglojęzycznych. O, myślę, że tak. Ty masz doświadczenie dwóch języków, więc taki nauczyciel czy mentor jest doskonały, ponieważ ty sam to zrobiłeś. Ty sam to zrobiłeś, więc bardzo dobrze wiesz, jakie oni mają problemy. I znasz ten sam język, który oni znają. Jak oni, wiesz, jak oni myślą po angielsku. No właśnie. Ja wiem dokładnie, co dla mnie było bardzo trudne i co sprawiało mi nieprzyjemności w nauce języka polskiego. I chyba z moją pomocą nie będą musieli zmarnować czasu z takimi sprawami. Myślę, że tak. A czy uczyłeś się kiedyś gramatyki po prostu jako takiej? Czy polskiego? Tak. Tak. Nie w szkole, ale... Ale samemu, czy na przykład, nie wiem, odmiany przez przypadki jakiegoś słowa i tak dalej. Tak. Kupiłem sobie parę podręczniki i sam się uczę. Ale to nie było na początku swojej drogi, tylko później. Tylko później. To był, kiedy zostałem już pasjonatem języka polskiego. Aha. Na samym początku chciałem po prostu być komunikatywny. I chciałem po prostu rozmawiać z ludźmi, poznawać ludzi i być po prostu w polskim społeczeństwie, być częścią tego. Ale potem naprawdę język polski został moją pasją i ja chciałem wszystko wiedzieć, tak jak wcześniej mówiłem. Kupiłem sobie podręcznik gramatyki języka polskiego i troszkę w to zaangażowałem. Chciałeś poznać dokładnie, jak to wszystko działa i tak dalej. Aha. Już wiedziałem, że coś tak działa, ale potem chciałem wiedzieć, dlaczego. Musi być jakiś zasad, dlaczego tak jest. Tak jak się uczą Polacy, prawda? Dziecko nie uczy się gramatyki, tylko najpierw potrafi mówić, a później w szkole uczą go gramatyki, żeby zobaczył, jak to działa. I ja pamiętam, że kiedyś tak powiedziałeś w podcaście, jakieś 5 albo 6 lat temu. I ja zawsze to pamiętałem, że na początku, że to było najważniejsze. Żeby po prostu mówić, rozmawiać, gadać, jak chciałbyś to określić. I tak jak dziecko. Dziecko się nie boi robić błędów. Dokładnie. Po prostu gada. A potem inni mogą poprawiać. O, tak się mówi, ale to tak jest, ale powinieneś tak powiedzieć. Ale trzeba wyjść z tej strefy komfortu i to jest jedyny sposób do rozwijania się, do postępu. Tak jest. Dziecko też nie dostaje kary, jeśli zrobi błędy, prawda? Jak ty mówisz? Tak się nie mówi, mówi się inaczej. Nie, tylko ludzie po prostu je poprawiają ewentualnie i dziecko w ten sposób uczy się mówić. I patrzyłem na to, że oczywiście w Nowym Jorku, albo gdziekolwiek, gdzie się mówi po angielsku. Ludzie ze całego świata przejeżdżają tutaj, mówiąc po angielsku, błędami, z dużymi błędami. Ale nie boją się. To zastanawiam się, dlaczego ja mam się bać. Ja uczę się nowego języka. Ja też będę popełniał błędy. Jeżeli ja nie przeżyję tego, to nie, nawet nie ma sensu się uczyć tego języka. Nie ma co zaczynać. Tak. Na to musimy być przygotowani. Jeśli mówimy w obcym języku, to będziemy robić błędy. To jest tak, jak ktoś uczy się grać na fortepianie. To przecież nie od razu może zagrać jakiś trudny utwór Mozarta na przykład, tylko najpierw musi zagrać coś prostego i zrobi błędy. Ale mam prośbę dla Polaków.
że jeżeli jakiś obcokrajowiec jest w Polsce i stara się mówić po polsku, pozwoli. Bo ja pamiętam, że na samym początku ja byłem w Krakowie, na Wawelu. I chciałem kupić coś do picia, nie pamiętam dokładnie co. I zamówiłem po polsku, byłem w Polsce. I chyba ta kelnerka coś słyszała, że o, to nie Polak. I zaczęła mówić po angielsku. A ja myślałem sobie, że nie, ja nie będę opowiadać po angielsku, to ja dalej mówiłem po polsku. Świetnie. Ale ja myślę, że ludzie tak, jeżeli doświadczają takie przykłady, mogą się nie odchęcić do tego, do nauki. Bo myślą sobie, że w Polsce mówią po angielsku, po co się uczyć polskiego. Ale znając język polski, to nie jest tylko, żeby skomunikować się z ludźmi w Polsce, ale to lepiej, to pomaga ci lepiej poznać kulturę polskie, zdecydowanie. Historię polskie. I dla Polaków to jest moja mała prośba. Tak. Zawsze możesz poprosić, jeśli powiesz, że proszę do mnie mówić po polsku, bo ja chcę się nauczyć polskiego. Myślę, że to już załatwia sprawę. Już wtedy ta osoba będzie zawsze mówić po polsku do ciebie. Oni też chcą po pierwsze pokazać, że potrafią powiedzieć coś po angielsku. Po drugie uważają, że to jest świetny moment, żeby potrenować trochę po angielsku. I po trzecie myślą, że ten ktoś mówi po polsku gorzej niż ja po angielsku, więc szybciej będzie mówić, jeśli zamienimy to na język angielski. Myślę, że to są trzy główne powody, dlaczego Polacy mówią do obcokrajowców po angielsku. Ale jeśli poprosi się kelnera czy kelnerkę, to i powie, że bardzo proszę, mówić do mnie po polsku, bo ja chcę nauczyć się polskiego. Wtedy nie ma sprawy. Na pewno będą mówić po polsku. I będą zdziwieni, będą zdziwieni. Naprawdę? Amerykanin chce nauczyć się po polsku? Polacy zawsze są zdziwieni tutaj ze mną. Na przykład w zeszłym tygodniu poznałam Polką tutaj na ulicy, zaczęliśmy gadać i potem mnie zapytała, o, skąd pan jest? I ja powiedziałem, że stąd, ze Stanów, z Nowego Jorku. O, ale rodzice z Polski. Powiedziałem, nie, rodzice stąd. I tak spojrzał na mnie jak, okej, to dlaczego pan mówi po polsku? Ale dla mnie to był wielki komplement, bo ona słyszała, jak ja mówię po polsku, nawet z błędami, z akcentem. Ale myślała, że byłem Polakiem. Nie dziwię się, nie dziwię się. Naprawdę. No, nawet niedawno, w tym roku też ja wziąłem egzamin policyjnego tłumacza języka polskiego. Aha. I zdałem. Brawo, gratulacje. To był trudny egzamin dla mnie. Aha. Ta nauczycielka, która dała mi ten egzamin, też mnie zapytała, a skąd pan jest? Aha. I było dokładnie ta sama sytuacja mniej więcej. I też pani się zdziwiła, że stąd i że moje pradziadkowie są z Polski. I po prostu też nie mogę zrozumieć, okej, ale pan jest Amerykaninem, po co uczysz się polskiego? I strasznie było mi przykro tego, bo w Stanach ludzie się uczą obcych języków oczywiście. Przeważnie tutaj jest też hiszpańskiego, nawet niemieckiego, rosyjskiego. Ale bardzo mało osób uczy się polskiego i ja bardzo chciałbym, żeby to się zmieniło. Ja nie rozumiem dlaczego. Jeżeli ludzie chcą się uczyć tutaj hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, dlaczego nie polskiego? Odpowiedź myślę, że jest dosyć prosta. Tamte języki są o wiele bardziej popularne na świecie i myślę, że częściej wykorzystywane. Dlatego hiszpański to pół świata. Dlatego ludzie uczą się hiszpańskiego. Zresztą do Meksyku najbliżej Amerykanie często jeżdżą na pewno na wakacje do Meksyku i dlatego uczą się. Francuski, Kanada, to też jest przydatne. Te dwa języki na pewno. A język polski, no myślę, że jednak większość
Są takie wyjątki, znam takie wyjątki od moich uczniów, że są Amerykanie, którzy nie mają żadnych związków z Polską, ale chcą się nauczyć, bo uważają, że to jest trudny język, więc to jest dla nich wyzwanie. I dlatego, ale większość ludzi ma albo rodzinę, albo narzeczoną z Polski, że mają powód jakiś, żeby uczyć się polskiego, albo pracują z Polakami i tak dalej. To są najczęstsze powody. No, masz rację, ale też uczą się polskiego, jak już wiesz. Też pomaga ci zrozumieć troszkę czeskiego. O, oczywiście. Wszystkie języki słowiańskie, jeśli tak. Ktoś... To ja też patrzę na to, że język polski może być kluczem do tych kultur. No, zdecydowanie. Ja też sam byłem zdziwiony, że kiedy już byłem na tym poziomie, kiedy praktycznie wszystko zrozumiałem po polsku, że ja pamiętam, ja oglądałem polskie wiadomości o tej sytuacji na Białorusi. I ktoś mówił po białorusku. Po rusku, po rosyjsku. Ja połapałem słowa tu i tam. I sam byłem zaskoczony. Tak. To też można powiedzieć o języku niemieckim. Bo tak, jest w różnych krajach na świecie, ale jest on też są różne dialekty po niemiecku. O tak. To nawet nie można twierdzić, że ten niemiecki na przykład w Austrii, w Niemczech albo w Szwajcarii jest ten sam niemiecki, bo nie jest. Jest znacznie inny. Tak. To prawda. Język polski jest dosyć taki wymieszany. Wszyscy się wymieszali ci ze wschodu z tymi z zachodu i powstał jeden język polski. No. Dlatego tak jest. A teraz język polski wypożycza dużo słów z angielskiego. O, bardzo, bardzo dużo. No, dzięki też, internetowi to jest. To prawda, ale też są te fałszywe przyjaciele, tak się mówi. Bo też jest jakieś angielskie słowo, ale po polsku ma zupełnie inne znaczenie niż po angielsku. Może tak być, oczywiście, mnóstwo, że wydaje się, że to są te same znaczenia, ale okazuje się, że nie. Zresztą tak samo jest w językach słowiańskich, w języku czeskim na przykład, i polski i czeski też są fałszywi przyjaciele. Na przykład wychod to jest wejście po czesku. A wydaje się po polsku, że to jest wyjście. No tak. A nawet po czesku, jeżeli dobrze pamiętam, oni mają słowo dla dziewczynki, które jest na pewno nie poprawne po polsku. Aha. No właśnie, takie jest. Na przykład chleb czerstwy to jest chleb świeży po czesku. Po polsku odwrotnie. Czerstwy to znaczy stary, którego już się nie można jeść. Ale to są takie ciekawe właśnie rzeczy, które ja akurat bardzo lubię. Ja też. Właśnie, dlatego się uczymy języków, że właśnie są rzeczy, że to nas ciekawi. To po prostu nas ciekawi. Świetnie, ile już gadamy, żeby nasi słuchacze się nie zmęczyli za bardzo. Mam nadzieję, że się nie nudzą, ale żeby się nie zmęczyli. Myślę, że tak około godziny, kiedy się słucha języka obcego, to jest na jeden raz akurat. Później warto zrobić przerwę i znowu. Myślę, że godzina dziennie to jest minimum. Co powiesz ze swojego doświadczenia? Ja zawsze robię wszystko na maks. Na maks, aha. To dla mnie to... Godzina to jest mało. To jest mało, bo ja próbuję wykorzystać swój czas jak najlepiej, to na przykład dojazd do pracy, z powrotem do domu. A no właśnie, jak to robisz? Jak wykorzystujesz czas? Czy czytasz, czy słuchasz, czy oglądasz filmy? Jak to jest? Zawsze słucham czegoś po polsku. A to może być na którymkolwiek temacie. Po prostu coś... Dla mnie najważniejsze jest, żeby było po polsku. I też ważne jest, żeby słuchać czegoś na różnych tematach, bo jest inne słownictwo. I to jest najważniejsze, żeby mieć to
nie wiem, jak to określić, ale na przykład, żeby być otoczeni z różnych Dokładnie. tak, sytuacji. Aha. Ale To na czego słuchasz? Słuchasz jakichś podcastów, czy nie wiem, radia? Powiem słuchaczom szczerze, że na samym początku ja zacząłem z twoimi materiałami, dlatego byliśmy w kontakcie i dla mnie to było świetnie, bo dla początkujących, jak ty nagrywasz swoje podcasty, mówisz w bardzo wolnym tempie i wymawiasz wszystko poprawnie i powoli i to jest świetne dla początkujących, bo wszystko, mózg zaczyna działać i każdy dźwięk może być słuchany, zrozumiany. A niestety już nie jestem na tym samym poziomie. O, nie można ciągle być na... uważać, że jest się na początkującym. Są ludzie, że ciągle uważają, że są początkujący i nie próbują nawet iść dalej. Myślę, że to jest błąd. Trzeba iść dalej. No, masz rację. To kiedy przyszedłem ten poziom, zacząłem po prostu słuchać czegokolwiek na YouTubie. Znalazłem różne vlogi, podcasty. Ktoś, nie wiem, czy kojarzysz, ale jest pan na YouTubie, nazywa się Roman, chyba Maksimow. Roman z Polski. Z Polski, czyli to jest Rosjanin, który mieszka w Polsce. On jest, jeżeli dobrze pamiętam, on jest z Mołdawii. A, z Mołdawii. Ale mówi chyba po rosyjsku, po ukraińsku, aż tak świetnie mówi po polsku. Ja myślę, że mamy taka podobna historia, bo on samemu się uczył polskiego, mieszkając w Mołdawii. Chyba był raz, bo oglądam jego kanał, chyba był raz pierwszy w Polsce jakieś 2-3 lata temu i mówi pięknie po polsku. On jest fanatykiem Polski. Wow, muszę obejrzeć. Tak. I to on też był dla mnie motywacją, żeby zawsze robić dalej. To interesuje się takimi rzeczami. Ale naprawdę nieważne, czego słuchasz, tylko po prostu, żeby było po polsku. Ale słuchasz rzeczy już nie przeznaczonych dla uczniów, tylko po prostu dla Polaków. Dla Polaków. Trzeba tak być, bo ja myślę, że już jestem na tym poziomie, że zdecydowanie. Muszę słuchać prawdziwego po prostu takiego, tak jak komunikują się Polacy. O, tak, nie, na co nie. dzień. Na co dzień, tak. Dokładnie. To ja polecałbym Polska Wiadomość, Nawet jeżeli mnie interesuje się tematem polityczne, ale to też może być jakaś nauka. Ale na YouTube można teraz znaleźć chyba wszystko, co tylko chcesz. Wszystko. Jest tak. Tylu YouTuberów z Polski. Czym się interesujesz, nie wiem, kolarstwem, czy szydełkowaniem, czy łowieniem ryb, czy chodzeniem po górach, to znajdziesz na pewno kogoś, kto o tym opowiada. I to na początek jest bardzo fajnie. A później z reguły dzieje się tak, że zauważa się różne przez przypadek inne kanały i wtedy już siedzisz w tym i oglądasz. Chciałbym polecać jeszcze jeden kanał, jeżeli można. Jasne. Nazywa się Mówiąc Inaczej. Pani chyba się nazywa Paulina, ale też ona mówi o języku polskim i o historii języka polskiego, o historii słów określonych. To jest bardzo ciekawe. Tak, i dla kogoś tak jak ja, dla pasjonatów języka polskiego, to świetny materiał. A, świetnie, bardzo ciekawe. Dlaczego ciekawe. Polacy mówią tak, a nie tak? Skąd to słowo pochodzi? To słowo pochodzi z niemieckiego ze 100 lat temu. To ciekawe. Są właśnie ciekawe takie rzeczy. Czasami są kanały dla Polaków, które mówią o tym, żeby jak poprawić swój język polski, nie? Bo Polacy też robią błędy. I czasami są kanały właśnie, które pokazują te błędy i to też jest ciekawe właśnie. I śmieszne, że tak powiedziałeś, bo jeżeli uczysz się polskiego od podstaw i z podręcznika, tak jak ja, ja czasami mówię poprawnie, na przykład... Lepiej niż Polacy, prawda?
Tak, na przykład posiadłem, a nie poszłem. Nawet, nie, nawet nie przyjdzie ci do głowy powiedzieć poszłem. Tak, tak. Wsiąść, a nie wsiąść. Takie przykłady. Wziąć, wziąć. Tak. Bo wsiąść jest akurat dobrze. Wsiąść tak. do pociągu. Tak, tak. To śmieszne, jak czasami ze żartów ja poprawiam tutaj Polaku, że co to znaczy poszłem? Posiadłem. Dokładnie. Świetnie, no właśnie, to tak się dzieje, że czasami właśnie my robimy błędy inne niż obcokrajowcy. No. Inne, zupełnie inne, że tobie nie przyjdzie nawet do głowy zrobić takiego, taki błąd. Albo odmiany. Czasami ja nawet odmieniam przez przypadek, nie przez ten przypadek słowo, przez które powinienem. I pamiętam chyba jakimś webinarze ktoś mnie poprawił. Czy nie powinieneś powiedzieć tak? I ja pomyślałem wtedy, rzeczywiście. Rzeczywiście, czasami biernik myli się Polakom z którym dopełniaczem? To, z dopełniaczem. No, które to, słowa to są. I wtedy często robimy błąd w tym. Tak, no ja też. Na przykład chodzi o ciebie, a czasami ja mówię, chodzi o tobie. No, takie przykłady. Ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to nic wielkiego. To są minimalne rzeczy, które nie ma żadnego problemu, bo i tak wszystko rozumiesz. Nawet jeśli mówiłbyś do mnie w ogóle nie odmieniając przez przypadki, to ja też bym rozumiał. Tak. Ja jeść dzisiaj obiad. Tak, tak. I nie ma problemu. Także błędy, nie bójcie się błędów, bo to naprawdę nie ma po co. Nie ma po co bać się błędów. Nikt nikogo nie wsadzi do więzienia, ani nie zastrzeli, ani nic złego się nie stanie. No właśnie. Fajnie, bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się po 5 latach. Mam nadzieję, że następnym razem nie będziemy czekać aż 5 lat. I no ja też. Mam nadzieję, że wkrótce wcześniej. Będziemy w kontakcie. Może przyjedziesz do Warszawy nawet i będziemy mogli się spotkać. No, po pandemii bardzo byśmy chcieli. Po pandemii, o fajnie. No. Doskonale. Bardzo się cieszę, bardzo było miło gościć ciebie w podcaście. Dawno już nie miałem gościa żadnego, także taka odmiana od normalnych podcastów. Bardzo fajnie. Dzięki. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam ciebie i pozdrawiam twoją żonę Milenę i całą rodzinę. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki, cześć, pa, pa. Cześć. Wielkie dzięki dla Tybona jeszcze raz za poświęcony czas, za bardzo interesującą rozmowę. Musicie przyznać, że Tybon doskonale mówi po polsku. Często słyszę w telewizji wywiady z ludźmi, którzy urodzili się tutaj w Polsce. Ich językiem ojczystym jest język polski. I wyjechali do Stanów, mieszkają tam 10, może 15 lat. I oni często mówią z akcentem amerykańskim, używają czasami angielskich słów. Mówią, you know, życie tu w Ameryce jest zupełnie inne niż w Polsce. You know, tu żyje się inaczej. Także naprawdę wielkie brawa dla Tymona za doskonałą robotę. Wy też możecie mówić tak świetnie jak Tymon po polsku. Wystarczy chcieć i wystarczy to lubić. Tak mi się wydaje. I oczywiście używać języka polskiego jak najwięcej. Wtedy to wszystko zostaje w głowie. Dokładnie to robił Tymon. Słuchał, czytał, rozmawiał. I dlatego teraz tak mówi świetnie po polsku. Im więcej czasu spędzacie z językiem, tym lepiej go używacie. To jest bardzo proste. Tak proste się wydaje, a tak trudne w realizacji, bo to trwa. I naprawdę tylko zapaleńcy dochodzą do
naprawdę wysokiego poziomu, ale nie wszystkim potrzebny jest aż tak wysoki poziom. Niektórym wystarczy komunikować się, rozmawiać z ludźmi w języku, którego się uczą. Tu mówimy o języku polskim, ale przecież to dotyczy wszystkich języków i myślę, że zabawa podczas nauki jest najważniejsza. Nie myślcie o przyszłości, jaki poziom chcecie osiągnąć. To nie jest takie ważne. Jest najważniejsze być tu i teraz. Bawić się właśnie tym, że mówisz z kimś, rozmawiasz z kimś po polsku, że czytasz jakąś książkę po polsku, że oglądasz jakiś film po polsku. I w tym czasie przy okazji uczysz się języka polskiego. Tak to moim zdaniem powinno wyglądać. Zapraszam was na moją stronę. Tymon ma również swoją stronę. Teraz polski.com. Tak mi się wydaje. To jest adres jego strony. I możecie tam wejść. Na razie ta strona dopiero rozpoczęła swoje życie. Także spodziewamy się, że powoli, powoli będzie się rozwijać. A ja zapraszam was również na moją stronę realpolish.pl. Tam oczywiście znajdziecie moje materiały do nauki języka polskiego dla początkujących. 100 Daily Polish Stories. Tymon chyba używał tego kursu. Albo tego drugiego, 365 Daily Polish Listening. Ale chyba nie. Chyba używał 100 historyjek. Tak mi się wydaje. Jest jeszcze na mojej stronie Klub VIP, gdzie w każdym tygodniu dodaję nowe materiały. Robimy ostatnio dyktanda. Oglądamy różne filmiki, fragmenty z seriali. I czytam wam książki. To są podstawowe rzeczy, które są w klubie VIP, ale znajdziecie tam mnóstwo materiałów. Zapraszam bardzo serdecznie. Okej, wydaje mi się, że to tyle na dzisiaj. Zapraszam was na kolejny podcast. Tym razem będzie to już nie wideo podcast, to będzie podcast tylko do słuchania. Tylko do słuchania. Czekam na wasze nagrania, na wasze wspaniałe nagrania. Zawsze mnie motywują, kiedy słyszę, że mówicie po polsku. Wiem, że chcecie się uczyć. I wiem, że mam dla kogo to robić. Jeśli przysyłacie mi nagrania, jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy. Czekam na wasze nagrania, na wasze komentarze również i w ogóle wiadomości od was. To tyle na dziś. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny podcast. Zapraszam na nasze spotkania na webinarach. To tyle na teraz. Cześć, trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.